Yo, w kolejnym odcinku z Roblox, dziś gramy w Sonic Speed Simulator. Jest bardzo ciekawy event, na który czekałem bardzo długi czas. Myślałem, że będzie na pierwszą rocznicę, ale jest na święta i się bardzo cieszę. Będzie Super Sonic i kilka osób mnie się zapytało, jak zrobić tego questa, ja już tu mam zrobione. Wszystko wam pokażę. Jak widzicie, mam tą postać. Na początku trzeba znaleźć każdy z tych szmaragdów. Pokażę wam wszystkie miejsca, gdzie są. Idziecie tu po drodze. Tu jest pierwszy, ten biały. I otwierdzisz do znalezienia. Idziecie tutaj, na prawo. Tu jest czerwony kryształ. Tutaj przez most idziecie. I tutaj, na środku tego miejsca, jest kolejny szmaragd. Będzie taki guzik Q, na każdym trzeba Q wcisnąć, czyli find. Tutaj na górę idziemy, tu gdzieś... Tu kiedyś był portal do drugiego świata, ale przesunęli. Tu jest niebieski kryształ. I teraz chcecie tutaj zeskoczyć. Biegniemy prosto. I tutaj po ścieżce jest fioletowy kryształ. To też chwycicie sobie. Tutaj kryształ jest troszkę ukryty. Trzeba o tak zrobić pusta na to. I tu mało osób idzie. Tu jest niebieski. No teraz ostatni został. Jest blisko spawna. O, tutaj zielony. Czyli jak zaczniecie grę, to po prostu w lewo możecie pójść. Jest tutaj zielony kryształ. Okej, okay, no to są wszystkie questy, wszystkie szmaragdy i one mają każdy quest. I teraz powiem wam najłatwiejszy sposób, jak zdobyć te szmaragdy. Dobra, pierwsze, skończ wyścigi. No to wiadomo, tu są wyścigi, ktoś teraz tu jest. Możecie wybrać najkrótsze wyścigi, czyli Green Hill Race oraz Hilltop Race. To są najkrótsze wyścigi. A jeszcze Metal City Race. Najbardziej wam polecam zrobić Metal City cały czas, jeśli jest. Bo jak widzicie, tu jest quest Hoverboard Boost. Czyli musicie mieć takie coś, hoverboard. I jeśli naciśniecie Shift, to jest jeden boost. Tak, i można zrobić dwa boosty. I trzeba poczekać, aż się energia wzrośnie z powrotem, ale... Możecie zrobić trik, jeśli wciśniecie dwa razy spację, to dostajecie energię z powrotem. Bo zrobicie tak i macie z powrotem energię, to możecie szybko spamić i dostaniecie energię z powrotem. Bardzo szybko można zrobić quest. Najlepiej właśnie w wyścigu to będziecie robić dwa questy naraz. Ok, zobaczmy kolejne. To i to zobaczyliśmy. Niebieski kryształ. Wspieraj pierścienia, to też jest super łatwe. Pierścienia są w wyścigach, pierścienia są na świecie. Polecam uprać jakieś czało z magnesem. Ja mam tutaj magnes plus 8 lub postać z magnesem. Silver akurat ma, ale nie mam go wylewelowanego. Big the Cat ma magnes, to pomoże. Zobaczmy kolejny kryształ. Grind points, ok. Tu jest... Dużo ludzi nie wie, jak to zrobić, żeby... Szybko poszło, to ja wam pokażę. Trzeba iść do piątego świata. To jest moja ulubiona metoda, bo można afkować tutaj. Nie trzeba w ogóle tryhardować. Poczekam, aż się załatuje. Dobra, załatował nam się piąty świat. I co musimy zrobić? Tutaj te wszystkie tory zaliczają się jako grind points. I jest tutaj spot, na którym można afkować. To działało też... Przed tą wersją Reborn. Trzeba wskoczyć tutaj. I mniej więcej tutaj. I już nic nie musicie robić, tylko co 18 minut musicie kliknąć coś tu, żeby was nie wywaliło z gry. I to tyle. I Grind Points będzie się sam zdobywać. Jak widzicie, jesteście w perfekcyjnym lupie. Wasza postać cały czas będzie... Z tego punktu do tego punktu się ruszać. Łatwy quest, wystarczy afkować. Zobaczymy kolejny quest.
zniszcz roboty. To jest najtrudniejszy quest i najbardziej monotonny, bo gdy używasz Tornata, tego pojazdu, to masz ogromne laki. Najwięcej robotów jest tutaj w czwartym świecie. Jeśli wy nie macie laków, to możecie zrobić ten quest tutaj. Poczekam, aż się załatuje. Dobrze, tu jest najwięcej robotów. Bardzo szybko można je zniszczyć tym tornadem. Na hita wszystkie schodzą. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj w niebie jest dużo. Ale jak widzicie, ten tornado strasznie lakuje grę. Może wam nie będzie lakować, teraz mi lakuje za bardzo. Raz, dwa, trzy. Kolejne roboty, tutaj kolejne trzy. O, czerwony pierścień. Możecie też tak niszczyć te roboty, bum bum. To jest najgorszy quest właśnie, to wam trochę zajmie, ale innego sposobu nie ma. Zobaczmy kolejny quest. Fioletowy. Spierz Chaos Orbs. Chaos Orbs to jest exp, to też możecie wyścigać, zebrać albo po świecie, czyli łatwe. Możecie nawet ten quest robić, plus pierścienie na autorun. Czyli też możecie apkować. Te trzy questy możecie zawkować wszystkie. I żółty to jest time trial zrobić. Także pójdźmy do pierwszego świata, bo tam są najłatwiejsze time trial do zrobienia. Jesteśmy z powrotem w pierwszym świecie i pokażę wam najkrótszy time trial, czyli ten. Można go zrobić w 30 sekund. Trzeba to zrobić 20 razy. No niestety to też jest trochę monotonne. Możecie inne time trial robić, żeby wam się nie znęciło, ale ten jest najkrótszy. Jeśli chcecie mieć tą postać i szmaragdy najszybciej, to jest najszybszy sposób robienie tego time trial. O, wystarczy boostować. Pokazuję moje skillsy. No i około 30 sekund to zajmuje. I tak trzeba 30 razy. I to są wszystkie szmaragdy. Gdy zrobicie to wszystko, dostaniecie postać. I pewnie part 2 będzie mieć kolejne części do zbierania czy coś. Lub Super Sonic nawet będzie. Także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się uda zdobyć Silver the Hedgehog. Te wszystkie szmaragdy. Do zobaczenia do następnego odcinka lub streama. Juuu!